Dzień dobry wszystkim. W ogóle taki film miał nie powstać, bo rekreacyjnie, bez kamery, ale poznaję pewną panią, która bardzo ciekawie opowiada o pewnym miejscu. A jakie to miejsce, to nie usłyszycie ode mnie, tylko właśnie od tej sympatycznej pani, która koło mnie siedzi. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Łopience. Jest to już obecnie nieistniejąca wieś w Bieszczadach. Natomiast do wojny żyli tu ludzie. Tu była wieś tętniąca życiem. Było około 350 mieszkańców, około 50 domów. Wieś, która miała swoją cerkiew, karczmę, bo to też jest niezwykle istotne. Wcześniej był dwór. No i mieszkali tutaj i żyli ludzie. Mhm. Bojkowie, Rusini. No i co się stało, że ta cerkiew została, może nie zburzona, ale zaczęła niszczyć w pewnym momencie? Tak, po wojnie ludność, mieszkańcy zostali wysiedleni. W 1947-1948 roku. Zostali przywiezieni na teren Związku Radzieckiego, trochę na nasze ziemie północne odzyskane. Także pozostały zabudowania, zostały opuszczone zabudowania, została cerkiew i te wszystkie zabudowania zaczęły niszczyć. To jest taka ciekawa historia, bo rozmawialiśmy wcześniej, zanim włączyłem kamerę, bo tam nie myślę, że jestem taki obeznany, bo tak nie jest różowo, że ołtarz, który był tutaj, jest teraz gdzie? Jest w Polańczyku. A dlaczego? Został wywieziony przez księdza Stopę, ówczesnego proboszcza Polańczyka. No i to było niezwykle ważne, bo myślę, że gdyby nie ten fakt, to go już nie było, a był to szczególny obraz Matki Boskiej Łopieńskiej, który słynął z łask. Ludzie tu doświadczali różnych uzdrowień, jest wiele świadectw na ten temat. Czyli co, magia tego miejsca się wzięła dlatego, że właśnie tu był ten obraz i były jakieś uzdrowienia? Tak, albo przynajmniej tak ludzie twierdzili? Tak. Także tutaj przed wojną było bardzo znane sanktuarium na terenie Polski Południowej. Tutaj ściągały rzesze pielgrzymów, nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Nawet z Węgier, ze Śląska. Mhm. I ten ołtarz teraz jest w Polańczyku? Ołtarz jest w Polańczyku, tak. I w momencie, kiedy ołtarz wywieźli, to tu chyba zaczęło wszystko niszczyć, tak? Bo dobrze pamiętam, rozmawialiśmy, że wtedy jakby okres działalności tej świątyni się skończył, bo raz, że ołtarz wywieziony, dwa, i ludzie zostali wysiedleni. Tak, przede wszystkim, że mieszkańcy zostali wysiedleni. Czujecie, z takiego pięknego miejsca wysiedlali ludzie lata temu i cerkiew zaczęła niszczyć. To są takie w ogóle zdjęcia, które pokazują, że tu został tylko kamień na kamieniu bez niczego. Dach został zerwany, tak? Dobrze pamiętam? Tak. Została zdjęta blacha z dachu cerkwi i ona wtedy bardzo szybko zaczęła niszczyć. I przez ile lat niszczała? No ona niszczała, no wysiedlenie było w 49. Mhm. Niszczała przez lata 50., 60., 70. Czujecie, także pół wieku tu stało, o samych kamieniach nic tu się nie działo i dopiero po roku 2000, jak dobrze pamiętam. Znaczy w latach 80. Tak? Tak. A to trochę wcześniej, sorry. Pojawił się tutaj człowiek, który wówczas był studentem, miał 20 parę lat, Zbyszek Kaszuba, i zaczął ratować to miejsce. Znaczy zaczął dbać o te mury, początkowo takim sposobem gospodarczym, z kosą, siekierą, młotkiem, a później starał się uruchamiać różne środowiska, różne możliwości, żeby ten cerkiew odbudować. Także... I kiedy cerkiew wróciła, tak, że to powiem, może nie do normalności, bo teraz jest inaczej, bo nie ma ołtarza cały czas, więc to w ogóle nie jest cerkiew, bo to też są obrządy katolickie. Tak, w tym momencie ta świątynia jakby jest otwarta na oba porządki, grekokatolicki i rzymskokatolicki. Odbywają się głównie msze rzymskokatolickie, ponieważ grekokatolików tutaj nie ma w okolicy. I od tego roku wrócili tutaj ze mszami? No już 21 lat są tutaj otwierane msze. No czyli pięknie. Od 2000 roku. A teraz mi pani bardzo ładnie powie do telefonu, dlaczego tu warto przyjechać? Dlaczego akurat tutaj? Bo tu, żeby dojść, słuchajcie, samochodem to nie jest prosta sprawa, bo droga jest, no, lekko mówiąc, wiecie, o co chodzi. A poza tym na piechotę ile? Półtorej godzinki od parkingu? Tak, mniej więcej, tak. Może trochę krócej. Więc dlaczego warto iść półtorej godziny, żeby tutaj przyjść? No bo warto zobaczyć coś, czego miało już nie być, co praktycznie przestało istnieć, a zostało uratowane, i to w sposób naprawdę bardzo szczególny, wysiłkiem wielu ludzi, bo nigdy tutaj nie było dużych środków na uratowanie tych obiektów.
no można zobaczyć cerkiew taką, jaka wyglądała przed wojną, przynajmniej z zewnątrz, bo w środku jest bardzo surowa. Jest odsłonięty sam kamień. No i miejsce, gdzie żyli tutaj ludzie, które po prostu przemawia do wyobraźni. Więc słuchajcie, jeżeli macie trochę czasu, to zapraszamy do cerki w Łopience. A zostawiamy jeszcze samochód gdzie, żeby nie łamać przepisów? Na parkingu w Polankach. Na parkingu w Polankach, po czym fatygujecie się półtorej godziny po jakże przyjemnym terenowym szlaku. Jeżeli ktoś lubi, to bardzo polecamy. I zaznajcie trochę historii. Trzymajcie się, cześć.